Dzień dobry Państwu, oto wiadomość dziennika. Przed Dniem Zmarłych na starych warszawskich Powązkach symboliczna uroczystość. W obecności rzeźbiarki Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej został odsłonięty medalion na płycie nagrobnej Jana Kiepury. Komitet Powązek robił starania, żeby wielka pusta ściana nad grobem Jana Kiepury ozdobiona została jego portretem. I oto jest, dzięki pracy artystki pani Wiktorii Czechowskiej-Antoniewskiej i dzięki fundacji wdowy po artyście pani Marty Egert-Kiepurowej. Publiczność Warszawy będzie miała okazję ocenić ten portret, kiedy się zjawi na Powązkach w środę, 1 listopada, aby nawiedzić groby swoich zmarłych, a wtedy spotka jak zawsze od 15 lat na ścieżkach cmentarza kwestujących największych aktorów, uczonych, pisarzy, muzyków, bowiem Komitet Powązek postanowił mimo tak ciężką biedę przeprowadzić i w tym roku kolektę. Nam chodzi nie tyle o pieniądze, ile o zebrane do puszek serca Warszawy i zrozumienie Warszawy dla naszej tezy, że my odnawiamy zabytki Powązek w myśl hasła, że walcząc o lepszą przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby. Mamy już, proszę Państwa, prognozę na 1 i 2 listopada. Ma być ciepło, bo od 13 do 18 stopni. Tylko w nocy lokalne mgły i słabe przygruntowe przymrozki. W tym wydaniu dziennika to już wszystkie informacje. Dziękuję, do widzenia.